Tygodnik Katolicki Niedziela wyszedł z inicjatywą zorganizowania konkursu na najaktywniejszą liturgiczną służbę ołtarza w archidiecezji częstochowskiej. Organizujemy ten konkurs po to, aby wypromować grupy ministrantów, lektorów, pokazać ich cenną pracę dla Kościoła, dla parafii, dla naszej całej archidiecezji, a także zmobilizować grupy liturgicznych służb ołtarza do większej aktywności. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila na adres marketing@niedziela.pl, w którym opiekun grupy opisze aktywności podejmowane przez daną grupę ministrantów, lektorów. Zachęcamy i prosimy także o wysyłanie zdjęcia. Takiego maila należy wysłać do dnia 10 października. Natomiast 13 października zostaną ogłoszone wyniki na stronie częstochowa.niedziela.pl. Konkurs organizowany jest we współpracy z księdzem Pawłem Wróblem, koordynatorem liturgicznej służby ołtarza naszej archidiecezji. Bardzo tutaj w tym miejscu dziękuję właśnie Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela za tą inicjatywę, która przede wszystkim pokaże nam piękno naszych parafii poprzez pryzmat działalności służb liturgicznych. Taka inicjatywa konkursu myślę, że nie tylko mobilizuje grupy do tego, by pokazać się na zewnątrz, ale przede wszystkim grupy ministrantów tutaj mogą wziąć udział w takiej szerszej ewangelizacji. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i pomocy nam też w promowaniu idei liturgicznej służby ołtarza. Konkursowe maile proszę nadsyłać na adres marketing@niedziela.pl do dnia 10 października 2019 roku. Powodzenia!